Raz, dwa, raz, dwa. Pamiętacie, jak ostatnio czułem się, jak ktokolwiek zapytał mnie o mój kierunek studiów i co zamierzam robić ze swoim życiem w ciągu najbliższych miesięcy? To dziś już mogę po prostu pochwalić się wam wszystkim, że dostałem się na studia. A dokładniej na pedagogikę. Zaraz, zaraz. Przecież ty nienawidzisz dzieci. No właśnie, tak myślą wszyscy, a przynajmniej taka spora część. I muszę wam przyznać rację, bo kiedyś naprawdę tak miałem. Raus, gówniarze! Ale ostatnio jakoś mi przeszło. W ogóle ten cały kierunek, przynajmniej z początku, był taki, żeby tam tylko nie było matematyki. W końcu wiecie, jak oboje darzymy się z matematyką, z sympatią i jakimi jesteśmy przyjaciółmi. Ale do pewnego momentu był to wybór tylko taki, z braku innych możliwości w moim mieście. Któregoś dnia wracałem zmęczony ze szkoły i przechodziłem przy jakiejś bibliotece i akurat były uchylone drzwi i pani przedszkolanka czytała tym wszystkim zebranym dzieciom jakąś książkę, a wszystkie patrzyły na nią tak. A jak sobie pomyślę, że niektórym, nie mówię, że wszystkim, ale niektórym będę mógł wpoić jakieś wartości, to moje zajaranie przekracza po prostu każdy próg, który tylko mam w głowie. Poza tym uznałem, że nie musi być aż tak źle. Wiecie, że lubię rozbawiać ludzi, a nie ma prostszej rzeczy niż rozśmieszenie dziecka. Wiecie, one nie znają tych starych żartów. Tych nieśmiesznych takich sucharów jest łatwiej. Poza tym wystarczy się choć odrobinę powygłupiać. A w tym jestem nietytułowanym mistrzem. Jestem jak Andrzej Gołota. Ale nie mam pieniędzy. Ani nie jestem tak słabny. Ale trzymajcie za mnie kciuki i napiszcie, gdzie Brysiek biera cię.